wird schon kein Fehler. Nie, to masz tutaj na koncie. To jest to. 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 To j
Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wielkanoc, nie Wielkanoc, ale noc wielka, bo Pan się narodził. Przyszedł do nas. Witamy Jezuska, Matkę Bożą, witamy świętego Józefa, witamy wszystkich parafian i was gości, wszystkie dzieciaki, aniołki, zwierzątka. Witamy wszystkich. A msza święta w naszych intencjach, a także w intencjach o Stanisława, świętej pamięci Stanisław Skrzyniarz, Elżbieta Skrzyniarz, Barbara Gargas, Miki Bogdanowicz, Jan Szczelina, a także w intencji 16 rodzin Kacpra, z podziękowaniem Panu Bogu za egzamin i udany rok studiów na Karmesi, a także o zdrowie Zofii Czapo. Stajemy przed Panem, my grzesznicy, jak pierwszy z brzegu, przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą o uczynieniu zaniedbania. Moja wina, bardzo wielka wina. Czego błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Bożego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wielbimy się, wysławiamy się. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Panie Boże, Synu Ojca, który łatwisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który łatwisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, Chwała Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radę oczekiwania uroczystości Narodzenia Pańskiego. Sprawa, byśmy całym sercem przyjęli Twojego Syna jako naszego Odkupiciela i bez trwogi mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako sędzia, który z Tobą żyje w królowie wierności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród krążący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we śniwach, jak się weselą przy podziale lipu. Pozłamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemiężcy, jak w dni porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocnił prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrośna miłość Pana zastępców tego dokona. Oto słowo Boże. O, nie będą dzień.
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się strony wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawidłowości i oczyścić lud wybrany na własność gorliwy w spełnieniu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Te liczby, które zechcą przyjść, proszę bardzo.
Ej, widzę. 500 plus nie ma, a tyle dzieciaków. Chodźcie. Ale to super. Tu możemy usiąść wreszcie więksi, tutaj proszę z przodu. I większe takie pokój, dobrze. Proszę bardzo. Spomnijmy się, że jest to przemysłem. Proszę. A niezłe dzieci na przykład. Już nie ma chyba. Proszę bardzo, parę słowa jako ministranki, dziewczyny, nie wiem, że... Dobrze. Będziemy teraz rozmawiać. Żabki, możecie tu usiąść, na tym stopniu. Usiadamy, nogi mocno, tak? Proszę bardzo, siadamy. To wygodnie z dziewczyny, to jest ciepłe. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj jest wspaniała noc. Zaraz tak po kolacji wigilijnej, wszyscy jedliście kolację wigilijną, bo macie się opłatkami, nie? No super, ja też. I po kolacji wigilijnej zrobiłem sobie GPS. Czy sobie zrobiłem GPS? No właśnie, zrobiłem sobie GPS. Wkliknąłem sobie w GPS, prowadziłem sobie Bethlehem, Chicago. I gdzie mnie prowadziło? Do Błażeja. Do Błażeja. Nie proszę, zobaczcie, odwróćcie główki. Mamy świętego Józefa, mamy Maryję i mamy dziedziusia, który zasnął, czyli Jezuska, nie? Sobie świetnie, super sobie śpi Jezus. Więc mamy tę całą tradycję, dawno, dawno temu, ponad 2000 lat. Proszę bardzo, chodźcie. Chodź, chodź. Marysia chce w Maryku. Dobrze. Już czuję ten też może. Nie, na to nie będzie. Więc zobaczcie, mamy piękne rzeczy. Mamy i właśnie osiołka z tyłu. Tak jak tradycja nakazuje za Matką Bożą od 12-13 wieku. W razie po raz pierwszy ustawił taką szopkę przed kościołem, potem wrócił do kościołów. Potem w niektórych miejscach zakazano, żeby w kościołach nie było przedstawiane, więc wrócił do kościołów, wrócił do kościołów. Mamy osiołka, mamy tam co obok jest. Baranek, nie? Jest Bóg też. No i oczywiście mamy całe grono aniołów, nie? Całe grono aniołów. No, niech będzie tak było. No to całe grono aniołów mamy. Super. Więc zobaczcie, wszyscy przyjść do kościoła dzisiaj, żeby przywitać nowonarodzonego naszego Pana. A jak ten Pan ma na imię? Kto pamięta z Was? Proszę bardzo. Zapomniał Pan, proszę co? Pan Jezus, tak jest. Jezus, ale żeby dodać do Pani Jezus, tak, ale miał jeszcze drugie imię, takie bardziej znane. Chrystus, super. Kurczę. Strzeliła w dziesiątym. Dobrze, nie zaryzykowałem 10 dolarów do Państwa. Ale tak jest Chrystus, bo Chrystus jest. Chrystus oznacza Chrystus, to było takie słowo greckie, które oznacza Panem, Władcą Wszechświata, oznacza Boga. Dlatego Chrystus. Imię jest imieniem własnym, tak, moje imię jest Wojciech, tak jak dużo ludzi mówiących językiem hiszpańskim, czyli latynowym, języku łacińskim, ma na imię Jezus, znaczy dokładnie to samo, nie Jezus. Ale to jest tylko imię własne, u nas Chrystus znaczy Bóg. I gdyby Chrystus nie był Chrystusem, to nie byłoby zmartwychwstania, to nie byłoby tego, że mamy niebo otwarte szeroko, że Bóg nas wita, bardzo, bardzo nas wita, no właśnie. Ale dziś Ewangelii, co słyszeliście pewnie, komu się aniołowie, do kogo aniołowie przyszli pierwsi? Do kogo aniołowie przyszli pierwsi? Do królów? Tak, ale do kogo przyszli się aniołowie, jak zesłali zeszli na ziemię, czyli do Betlejem, to do kogo? Też, ale do kogo jeszcze, no, takiego chodził z kijem, tak ktoś, no, i zaganiał owce. Do pasterzy, tak, do pasterzy przyszli aniołowie pierwsi. I to było zaskakujące w tamtych czasach, bo pasterze to byli bardzo nielubiani przez innych. Najgorzej, prawie tak jak rozbójnicy, to też nie byli rozbójnikami. Ani może mieszkali daleko od miasta, więc nikt życia ich nie znał, więc tak jak się podkreślano. Nawet do świątyni jerozolimskiej nie wolno było pasterzom, ale z tego rejonu, gdzie się Pan urodził, wchodzić w sposób szczególny, żeby składać pokłon do Arki Przymierza. Pasterzom nie wolno było. Tymczasem Chrystus pokazał się pasterzom, czyli tym najmniej lubianym. A wiecie, jakaś ciekawostka? Jak kto widział pasterza, bo jak owce prowadzi? Albo inne zwierzątka? Kto widział? Przecież mówiąc, sam nie widział. Kto widział? No. Widzieliście? Super. Więc pan i owce idą, i ja nie wiem, czy tak jest,
Wojtek, tak jest. Za kim idzie pasterz? Pasterz najpierw. Zobaczcie, do dzisiaj pasterz chodzi pierwszy. Pierwszy chodzi. A wiecie, po co ma ten kij pasterz? Zabrzmiany owca, ale jeszcze nie tylko. Starożytności kij był zrobiony tak i tak uważony, tak był zaprojektowany, że jak pasterz tam widział gdzieś, że było dobrze, można było nakarmić owce, to rzucał ten kij, kij się wbijał i do tego miejsca owce szły, wiedziały, że w to miejsce mają iść. Nie? Kij się wbijał w ziemię. O, to był taki wskaźnik. Zobaczcie, że do naszych czasów dochowało się, co zobaczcie, święty Józef ma podobną laskę, nie? Jest pasterzem. Super. A zobaczcie, tu mamy biskupa Błażeja, ma podobną laskę, nie? Widzicie, ta figurka taka na twoim koło tutaj? To jest taka figurka, w takiej czapce, taki starszy pan jak ja, mój starszy, stoi, no więc właśnie, to jest święty Błażej. I też ma taką laskę. To się tam po łacińsku nazywa Bakuluma Dejszalot, taką laskę pasterską. Bo każdy, jak święty Józef, jak biskupi, niestety jak proboszcz, jest takim pasterzem, nie? Najlepszym pasterzem jest Chrystus, bo jest Panem Bogiem i Chrystus nas najbardziej kocha. Kocha nas Chrystus? Dobrze. A jak ktoś nas bardzo kocha, tak bardzo, 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 jak mama i tata, albo jak mama i tata razem, tak? Tak jest, jak Pan Jezus. No to jak nas tak bardzo ktoś kocha, no to jak teraz będziemy robili prezenty, a to dostaliście prezenty już, jeszcze nie, tak? No widzicie, a ja ponieważ mam trzy grupy etniczne, to dostałem na Mikołaja prezencik. Dostałem teraz na Wigilię od Polaków i dostanę jeszcze na trzech króli od Latynosów. Dobrze być proboszczem, nie? Więc zobaczcie, no właśnie, bo są trzy tradycje przynajmniej. Ale dostajemy prezenty. Komu daję prezenty? Tym, który się bardzo lubi, tak? Bardzo lub się kocha. Tym daje prezenty. No dobrze, a skoro Jezus nas tak bardzo kocha, Jezus nas tak bardzo kocha, że nam dał życie, daje nam zdrowie, daje nam mamę, daje nam tatę, no więc jak tak nas bardzo kocha, to jakie prezenty najlepiej możemy Jemu dać? Proszę, prawo. Jakie prezenty? Co możemy Jemu ofiarować? Od siebie takiego. Tak, że możemy powiedzieć Jemu, że Go też bardzo kochamy. Więc teraz krzykniemy wszyscy: Panie Jezu! Panie Jezu! Bardzo Cię kochamy! Bardzo Cię kochamy! Wow! A my się dzisiaj tak szepnąć. Halo! Z głowy fajnie, nie? Dobrze. A teraz mamy coś jeszcze bardzo szczególnego, bo są różne kolędy, tutaj już mamy śpiewały nam kolędy, więc mamy jeszcze inne kolędy. Poproszę ministranta, żeby proszę zajął się moim tym na razie, proszę. A ja pójdę i przyniosę coś szczególnego. Tylko teraz proszę o ciszę, że mam coś dla Jezuska, dla was też. Mam taki prezencik, a my zaśpiewamy wspólnie tę kolędę. Zaraz ja to pokażę wam wszystkim i będziemy się cieszyć, bo cieszymy się bardzo z tego, że Jezus jest z nami, że mamy mamę, że mamy tatę, że mamy całą rodzinkę z nami. To jest bardzo piękne i bardzo kochane. Więc kto zna taką angielską kolędę? Kolędę? W cudzysłowie. Parafrazyjnie na taką kolędę angielską, którą wszyscy na świecie znają. Śpiewają to w różnych językach, to nie jest taka kolenda, ale śpiewają to wtedy, kiedy się obchodzi. Kiedy się obchodzi. Halo, czyli mamy co? Pewnie. To proszę wstać i zaśpiewamy Jezusowi.
Kryzys. To jest jako część dobra. Będzie część dobra, zobaczmy. Dziękuję wam za pomoc, super, wracajcie do rodziców. Jak się ktoś skupi, to do ołtarza będzie z powrotem. A my teraz złożymy nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i jednorodzonego, który z Ojca jest zadowolony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem ukrzyżowanym również za nas, odkąd przyszedł i łatwem, został umieszczony i pożerany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znamie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Kościciela, do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał w jednej chwale, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do naszego Pana Boga zaniesiemy teraz nasze wspólne, gorące błagania. Thank you.
Bogu naszemu. Godne to jest, sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On, będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzonym przed wiekami, zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Thank you.
połączy nas wszystkich znanych i nieznanych. Szczęśliwych i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia Wam wszystkim od żółka betlejemskiego życzę. Z Bogiem. Błogosławionych świąt. Jakoś tak cicho to są. Słuchajcie, skarby, to głosy dusz pasterskich, to przypomnienie, że mamy jutro Boże Narodzenie, właściwie to jest przecież Boże Narodzenia. I jutro mszy święty w tym kościele, mamy dwa kościoły. To wiecie, w tym kościele jest msza o 11 w języku polskim, tylko w tym jutro. U Józefa są msze hiszpańskie, msza hiszpańska o 11 i jeszcze jest msza o 1 w języku hiszpańskim, a o 9.30 jest msza po angielsku Józefa. Ale o 11 jest msza w kościele u nas. Po nowym roku ta msza o 11 będzie o 10.30, ponieważ zmieni się zupełnie rozkaz mszy świętych po kościołach i msze danych językach młodzież w różnym miejscu. Więc bardzo proszę, te kartki, że są w własnym kościoła przy wejściu, można wziąć zobaczyć, jak to wygląda na Boże Narodzenie i na Nowy Rok. To jest pierwsze ogłoszenie, bardzo zapraszamy. Drugie ogłoszenie jest takie, że mamy nowe imię parafii, nowa nazwa parafii jest. Jeszcze nie opublikowaliśmy, bo dopiero co my dostaliśmy taką wiadomość. Ta parafia będzie parafia, nie kościoła. Kościoły będą dwa, świętego Błażeja i świętego Józefa, świętego Józefa, świętego Błażeja, a parafia będzie pod nazwą Błogosławionych Męczenników Szczimbokę. I co? Kiedy jest? W Peru! Pamiętacie franciszkanów? Dwóch, którzy zginęli w 1951 roku? Mamy ich relikwie tam, na ścianie. I jeszcze jest miejsce na trzeciego. 3 marca będą rekolekcje przed Wielkanocą. To relik od trzeciego żył, zanim przywieziony do nas. Będzie przez prowadzenie trzeciego reliku trzeciego męczennika. To byli polscy zakonnicy, jeden Włochem, Polaków, którzy zginęli w 1951 roku w Peru, zostali zamordowani przez... ale nie dlatego, że to politycznie. No tak, owszem, ale dlatego, że kazano im się wyrzec Jezusa i wiary, kiedy tego nie zrobili, więc po prostu zabito wszystkich trzech. Mamy... I to będzie jedyna parafia, gdzie jest Chicago jak na razie, pod takim wezwaniem, jako parafia. Błogosławieni męczennicy Szczimbotu. Szczimbotu jest Lim, to jest decyzja Limy. Lima jest stolicą Peru. To taka wiadomość dla Was, o tym będziemy jeszcze dłużej mówić o szczegółach, jak to wygląda. To są właśnie zdjęcia tych dwóch naszych zakonników franciszkanów. To są franciszkanie Maksymiliana Maria Kolbego. To jest to zgromadzenie. Maksymilian Maria Kolbego i tych dwóch, którzy zdjęcia w pierwszym roku, a trzeciego zdjęcia, które nie mamy. To jest Włochy, był Włochem, ale jego dzieci są pochowani tam, a Włocha zabrała do naszego tego stanu, który nie przywiezie. To tyle z moich ogłoszeń duszpasterskich. Jeszcze jedno ogłoszenie. Dzieci, chłopcy, dziewczynki, którzy lubią śpiewać, zapraszamy wszystkich po feriach. Mamy próby w każdą środę o 6.30 w sali podszkolnej. Także serdecznie wszystkie dzieci, które lubią śpiewać, zapraszamy w każdą środę o 6.30. Lub zabrać. O, jeszcze po mszy wszystkie dzieci prosimy tutaj podejść, będą lunch, więc na poczęstunek. Wielku będzie niezaniepokojony. Modlitwa końcowa i błogosławieństwo i zapraszam jutro, jak potem mamy drugi dzień świąt, a drugi dzień świąt jest akurat co? Niedziela. Więc właśnie się złożyło. A jeszcze chciałem Matce Bożej podziękować Bogu za pracę, że Pani Matka Boża do nas zechciała wpaść i odłożyła mi ciekawe sprzątanie na Ciebie i gotowanie prawa dla Matki Bożej. Panie Józefa, myślę, że od roboty znowu Pani do nas jest też serdecznie musiała. Wiecie co? Na tym nosie mamy takie fantastyczne zawołanie. Christo Rey! Niech żyje Chrystus. To spróbujemy na końcu po błogosławieństwie. Niech żyje Chrystus, dobrze? A głośno się na co by tam usłyszało. Wyżej.
śpiewie. Módlmy się. Bo Panie nasz Boże, za zawsze obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech nas tu obecnie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bliski w pokoju Chrystusa.
Hello. Annyi magam. Olyan jó. Nem 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 jó. N